Cześć, witam was bardzo gorąco. Zapraszam was dzisiaj na quest poboczny Wróg Publiczny. Tak jest. Robimy przysługę dla Radowida. No, mamy odszukać jedną z czarodziejek. No, dokładniej Filipę. Jestem tutaj niedaleko wyjazdu z Nowigradu. Przy jednej z bram. No, mam się udać w to miejsce. No to skorzystam oczywiście z szybkiej podróży. Okej. Tak, to trzeba załatwić. Dobra. Byłeś tu i tam, tu i powiedz. A w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić cipki? Okej. Mam nadzieję, że da się przejechać przez to wzgórze. Jest to płotka. No, oczywiście ma problemy z dojazdem. Może w tym miejscu? Dobra. Jest tu ścieżka nawet. Jedziemy! Dobra, teraz trzeba zboczyć z tej ścieżki. Jest, dojeżdżamy do celu tej przejażdżki. Łazić z powrotem! Ale komendanci tam się robią potworów i pułapy! Czterech naszych wynieśliśmy rannych, a na dole zostało chyba 10 trupów! Znamia niezawodnych. Mnie to obchodzi! Mamy rozkaz przeczesać jaskinię i zrobimy to! Tarcie na się nie tło. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty. Jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden. Geralt z Rivii, wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. No dobra. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa.
Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Jak myślisz, zdziała co? Kto? Ten zabijaka? W życiu. To wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin, za dwa pacierze będzie martwy. W wiecznym ogniu spłonie każdy grzesznik. Znam ja niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie. Dobra, jesteśmy w środku. Czyżby to była droga bez powrotu? Zobaczymy. Gdzieś tu musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej płytki. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Zobaczmy tą prawą odnogę. Urywa się. Nic tutaj nie ma, dobra. Wracamy. W okolice tamtego portalu. Portale, świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa, kto by pomyślał. Do miasta. Nienawidzę portali, flaki się przewracają. Mogłem się spodziewać, że schodzimy w dół. Cholera, ten jest... Może da się go jakoś uruchomić. Aha, za pomocą znaku Art aktywować kryształ. O, tutaj jest, dobra. Widzę. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Wybiegł portal. Tutaj się schody urywają. To chyba było dobre rozwiązanie. Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz?
bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny. Proszę. O! Luknijmy do skrzyń. Listy miłosne? Ptasia lotka wystrzępiona na brzegu. To sowie pióro. Tutaj. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Gdzie mam teraz iść? Tutaj chyba nie ma powrotu, są tam nekery. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. Dobra, chyba trzeba zejść. Albo one tutaj mają. Nie. No dobra, schodzimy. No dobra, okej. Którędy teraz można wyjść? Wrócić tam, gdzie byłem. No spróbujmy tą samą drogą. Tak jest, okej. Aha, to już wiem, gdzie jestem. Już tutaj nie ma więcej.
jest pusto. To jest kolejny portal. Co to za odgłosy? Buty rębacza. No dobra, posuwamy się dalej. No, tu musiało coś się wydarzyć. Nie mogło się obyć bez strażnika. Fuck. Dobra, wiemy co potrafi. No, to troszeczkę dałem się podejść. Dobra. Tutaj mamy serce golema. Takie odgłosy mam, jakby ktoś chodził tutaj też razem ze mną. Zobaczmy to miejsce tutaj. Tu pieczarę czy coś to się nazywa fachowo. Mało interesujące. Fajny quest, fajne zadanie. W końcu zeszliśmy do jaskiń. A jak się tam dostać? Dobra, wracamy do tego portalu. Stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To dobra. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów.
zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Co to? Anyżek i kora brzozy. Silna substancja odkażająca. Fajka mnie nie interesuje. O, mamy dalsze tropy, następne. Niepokoją mnie te odgłosy. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Tris będzie wiedziała, co z tym zrobić. No dobra. Czyli trzeba teraz wrócić. Więcej nie ma, na pewno. Okej. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Wygląda na to, że już więcej tutaj nic nie ma. Ani Filipy. Ani skarbu. Gdzie był ten żołnierz? Paszczę potworów? Wolałem wyjść na górę i was zawiadomić. Przecież musi tędy wracać. O, właśnie idzie. Co się dzieje? Żyjesz. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! No! Posrałeś się ze strachu!
Dlaczego mnie zaatakowali? Tylko po to, aby zdobyć sławę? Czy dostali taki rozkaz? Gdzie co na Radowit? No, fajny quest. Okej. Zatrzymywać się. Gdzie ta płotka? Na cyce południcy większe z ciebie łychłaniasz niż ze mnie. O! A, to tutaj jest Radowit. Pomyłka. Gdzie? Dobra. Tam jest Filipa Eichhardt, Triss Marigold. Przecież byłem w Oxenfurcie i z nim rozmawiałem. Okej. Wszystko wraca do normy. Hej, wielkie mimecyje. Uważaj za... O! O, krzyk! To okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eichhardt. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eichhardt. To kryształ z Megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Ta. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. No dobra, zadanie zostało zakończone. Wróg publiczny, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Mogłem też udać się do Triss Marigold. No dobra, wyszło jak wyszło. Nie ma co wracać. Zobaczymy, czy to pomoże, czy się odbije czkawką.
późniejszej fazie gry. No ale trzeba było też, no, taka znakomitość, no, no, pomóc Radowidowi. To dzięki niemu odszukałem skurwiela juniora. Tak, także no, wyszło jak wyszło. No dobra, kochani. Quest poboczny zakończony. Wróg publiczny. Ciekawy. Zeszliśmy po dłuższej przerwie do jaskiń. Był jeden boss. No i co? Zapraszam was na kolejne odcinki z Wiedźmina Trójki. To na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.